chcę Ci dzisiaj powiedzieć o najważniejszym wydarzeniu, które miało miejsce w historii Wszechświata. O dziele Chrystusa, o mocy krzyża Chrystusa. Albowiem Słowo Boże mówi, że krzyż jest mocą Bożą dla tych, którzy jesteśmy zbawieni, a głupstwem dla tych, którzy giną. Ty nie musisz dzisiaj ginąć, bo w miejsce Chrystusa poselstwo sprawuje. I mówię Ci, co wydarzyło się 2000 lat temu i jakie to dzisiaj ma znaczenie, że to była prawdziwa egzekucja Jezusa Chrystusa. Krzyż to miejsce zbrodni, to nie jakiś wisiorek na szyi. To miejsce zbrodni i krzyż może uratować Twoje życie, ponieważ Chrystus uratował każdego z nas i uratował również mnie. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że religia właśnie oszukuje ludzi i nie mówi o dziele krzyża. Mówi Ci o tym, żebyś się starał być dobry. Religia mówi Ci o tym, żebyś jako dziecko ochrzcił się, żebyś wypełniał katechizm, żebyś wypełniał wszystkie sakramenty. A to bzdura i kłamstwo. Nic nie możesz dołożyć do dzieła krzyża, jeśli dokładasz coś od siebie, jakąkolwiek dobroć, że starasz się choć trochę być dobry, to umniejszasz dzieło krzyża, ponieważ krzyż Chrystusa może Cię wyzwolić. To na krzyżu Chrystusa dokonała się prawdziwa egzekucja za Ciebie. On widział Ciebie na tym krzyżu. Widział każdy Twój grzech. Widział Ciebie i mnie, zanim jeszcze się narodziłeś. Zrobił to z miłości do Ciebie. To największa miłość, która okazała się w Chrystusie Jezusie. Nie ma większej miłości, jak ktoś oddaje życie za kogoś. Chrystus umarł raz i zmartwychwstał. On żyje. Nie ma Go na krzyżu. On żyje i ma się dobrze. I dziś mówi do Twojego serca, abyś uwierzył w doskonałą miłość, abyś dał się przekonać, że bez Niego giniesz, ponieważ jesteś marnym grzesznikiem. Grzech, który wyśle Cię do piekła, to Twoja własna sprawiedliwość. To grzech niezaakceptowania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. To gorsze od homoseksualizmu. Mówię dzisiaj do Ciebie, pojednaj się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Nie ma innej drogi, jak tylko przez Jezusa. Nie pomoże Ci w tym Maria, ani żadne Twoje dobre uczynki. Tylko Jezus Chrystus, bo Jezus Chrystus to prawdziwy bohater. On umarł i zmartwychwstał. Tylko On jeden w historii świata pokonał śmierć, pokonał szatana. Dziś modlę się, abyś miał objawienie krzyża, aby wszelkie łuski spadły z Twoich oczu i każda zatwardziałość Twojego serca otworzyła się na Bożą dobrą miłość, żeby doprowadziła Cię do upamiętania.